Trwa etap finałowy 14. Międzynarodowego Konkursu Muzycznego imienia Michała Spisaka, a wraz ze mną dyrygent Sławomir Chrzanowski, szef Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zabrzańskiej, która towarzyszy młodym muzykom podczas tego ostatniego finałowego starcia. Witam serdecznie. Dzień dobry. Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej już od wielu lat towarzyszy młodym muzykom w etapie finałowym konkursu Spisaka. Czy pamięta Pan początki współpracy z konkursem? Oczywiście było to wiele lat temu, chyba druga edycja, kiedy w Zabrzu pojawił się u mnie w gabinecie pan profesor Zygmunt Tlatlik. Wtedy pomysłodawca i szef tegoż konkursu. Przywitaliśmy się po latach niewidzenia i tak od słowa do słowa doszliśmy do tematu Spisaka. Profesor zaproponował, żebyśmy wzięli w tym udział jako profesjonalny zespół orkiestrowy, dlatego że wcześniejsza edycja była organizowana również z orkiestrą, ale w sposób, można powiedzieć, nieco partyzancki. Doszedł do wniosku pan profesor, że chciałby to wszystko usystematyzować, żeby to było stabilne, pewne, spokojne, profesjonalne, i tak się to zaczęło. Bo od drugiej edycji graliśmy na tym konkursie, co niezwykle sobie cenimy, bardzo szanujemy, uwielbiamy tę atmosferę konkursu, nie tylko muzycznego, bo są w tym emocje sportowe, to jakby rzecz zupełnie normalna. Także jeśli pani pyta o to, to tak się to zaczęło. Kiedy mówimy o finalistach tegorocznej edycji, mówimy o muzykach, którzy mają już doświadczenie gry orkiestrowej, czy mówimy o osobach, które grają z orkiestrą po raz pierwszy? Przyznam się, panie redaktorze, nie pytałem każdego z nich, czy grali już z orkiestrą. Można się domyślić, że skoro są to osoby w wieku bardzo młodym, 20 par lat, mamy w tym roku również przykłady muzyków jeszcze młodszych, bo jedna z uczestniczek w specjalności trąbka ma 17 lat. Mhm. Należy domniemywać, że te doświadczenia gry z orkiestrą są stosunkowo niewielkie. Ale nie słychać tego, ani nie widać w naszej pracy, dlatego że współpraca z orkiestrą, występowanie na estradzie z dużym zespołem za plecami, to naturalnie jest inna praca niż to, na czym pracujemy z pianistą w sali lekcyjnej czy w sali szkoły. Zupełnie inne brzmienie, dużo instrumentów, sporo muzyków obok własnej partii, którą trzeba mieć doskonale opanowaną, trzeba również umieć współpracować z zespołem. W poprzednich edycjach różnie z tym bywało. Muszę przyznać, że w tym roku współpraca z 12 finalistów w trzech specjalnościach układała się bardzo dobrze. Dobrze nam się pracuje, nie ma jakichś większych problemów. Szczegóły, które wynikają już z samej partytury, ustalamy na bieżąco. Także można powiedzieć, że nie widać ani nie słychać tego braku doświadczenia w pracy z orkiestrą. Powiedzmy proszę kilka słów o utworach, które wykonywane są w finałowym etapie. Tegoroczna edycja to trzy specjalności instrumentów dętych blaszanych, trąbka, róg i puzon. Na trąbce gramy utwór, koncert na trąbkę Oskara Böhme, niemieckiego kompozytora z epoki neoromantyzmu. Waltornia to koncert Franza Danciego z epoki późnego Mozarta, czyli muzyka stricte klasyczna. Natomiast jeśli idzie o puzon, jest to niezwykle wymagający, ale bardzo efektowny koncert na puzon Kazimierza Serockiego, polskiego kompozytora. Tu chwała oczywiście organizatorom, że starają się zawsze naszą muzykę polską promować, bo to, domyślam się, obok promocji młodych artystów jest również jednym z celów tego konkursu, a przynajmniej takie było założenie od samego początku. Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej będzie towarzyszyła również tym, którzy otrzymają laury zwycięstwa. Czego życzyć w takim razie młodym muzykom na ten ostatni koncert z Państwa udziałem, który odbędzie się w najbliższą niedzielę? Wie Pani, tak to jest podczas tych konkursów, a gramy już chyba 10 raz, że kiedy są zmagania finałowe podczas przesłuchań konkursowych, wszyscy są niezwykle skoncentrowani, grają świetnie, oczywiście na miarę swoich możliwości. Jednym skrzydła rosną, grają w sposób zupełnie niezwykły, innych troszkę może zjada trema, czasami czy też stres związany z wykonaniem utworu. No ale potem są nagrody, przyznanie poszczególnych trofeów i kiedy przychodzi koncert laureatów, mam nadzieję, że w tym roku będzie wszystko dobrze, ale zdarzało się, że następował rodzaj odprężenia. Wcześniej gala rozdania nagród, oklaski, kwiaty, zdjęcia, dyplomy, to wszystko jest niezwykle podniosłe, uroczyste i zapewne zapadające w pamięć. I chwilę później następuje koncert, do którego mamy bardzo krótką, jak się pani domyśla, próbę, no bo to wszystko dzieje się do ostatniej chwili.
Naturalnie znamy te utwory doskonale, ale czasami zdarza się, że coś tam się komuś zdarzy muzycznego, jakieś omsknięcie, jakieś niedogranie dźwięku jednego czy drugiego, co w większości przypadków nie ma żadnego znaczenia, bo samo umiłowanie tych młodych ludzi dla sztuki, którą uprawiają, powoduje, że granie z nimi koncertu finałowego to jakby dodatkowy bonus w tej ciężkiej, odpowiedzialnej, ale ulubionej przez nas pracy. Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był Sławomir Chrzanowski. Dziękuję Państwu.